Pokażcie się, bo to wasza odpowiedzialność jest. Niech wie, co na kogo później tak. Michał Karasiewicz. Jaromir Trawagowski, przewodniczący jury, odczytał dla państwa. Proszę państwa, kochani uczestnicy, tak jak już powiedziałem po pierwszym etapie, w tym roku poziom był niesamowicie wysoki. Wszyscy finaliści, którzy śpiewali dzisiaj, prezentowali bardzo wysoki poziom i komisja jury, szanowne, miało niezwykle ciężki orzech do zgryzienia. Jak to zwykle niestety przy finałach bywa. Dlatego, kochani, wszystkim wam należą się ogromne brawa. Ale na każdym konkursie jest taka sytuacja, że ktoś musi wygrać, ktoś musi zająć drugie, trzecie miejsce oraz dwa wyróżnienia. Zacznę od wyróżnień. Zaznaczam, że różnice w punktach były tak minimalne, że wszyscy zasługujecie na nagrodę w dniu dzisiejszym, ale udział w finale uważam też jest dosyć dużym zaszczytem i nobilitacją. Pierwsze wyróżnienie, które jury przyznało, to będzie wyróżnienie dla Ruth Bryl. Drugie wyróżnienie otrzymała Marta Matuszewska. Trzecia nagroda. Trzecie miejsce dla Agaty Góreckiej. Julia Sobczyk. No i proszę państwa, werble by się przydały. Zwycięzcą drugiego Wielkopolskiego Konkursu Piosenki Żydowskiej za wspaniałe wykonanie piosenki wprowadzające nas w niesamowity i niepowtarzalny nastrój. Pierwsze miejsce zdobyła Klaudia Lech. Nie wierzyła, że może wygrać. Zupełnie nie rozumiem dlaczego. Jak widać, wszystko jest możliwe, proszę państwa. Wystarczy tylko mocno chcieć. Brawa jeszcze raz, brawa. Ogromnie. I nie uciekajcie, proszę. Proszę teraz o wzruszający moment wręczenia nagród i wyróżnień. Dwa wyróżnienia zostaną wręczone przez panią Alicję Kogus i przez pana Krzysztofa Redlińskiego. Trzeciej nagrody w wysokości 500 zł. Tą nagrodę wręczy pan Dariusz Grzeszczyk, Fundacja Human.
I oczywiście pamiątkowy dyplom wręczy pani Alicja Kobus i pan dyrektor Krzysztof Leduński. No, proszę państwa, z tak wielkim czekiem naprawdę trudno sobie manualnie poradzić. Do sklepu nie nieście, bardzo proszę. Nagrodę za drugie miejsce w wysokości 800 zł wręczy syn pana Eugeniusza Roszaka, firma IKEA Polska, sponsor i fundator. Też nie ma. To nie, to pani Alicja wręczy. To będą zawsze godne ręce. Co prawda nagroda nie jest wręczana o świcie, ale za piosenkę Świt właśnie. Chociaż kto wie, po zaćmieniu słońca może być mam taki drugi świt. No i oczywiście pierwsze miejsce i nagroda 1000 zł, którą wręczy pan Ryszard Kaźmierczak, firma PKW Noras. Własnych decyzji i zapraszam naszych finalistów, czyli nagrodę trzecią, drugą i pierwszą. Jak państwo widzicie, u nas nie ma parytetu, wszystko zgarnęły kobiety. O kolejne wykonanie jeszcze chwileczkę, bardzo proszę. Dodatkową nagrodę ufundował pan Sebastian Samo, nową przywożą dla nas z Jerozolimy nagrody, prezenty i chciałabym, aby powiedział dwa zdania na ten temat. I to akurat miałem zapisane, ale się zgapiłem. Dzień dobry państwu. Co było rok temu. I dla pani Małgorzaty Maciejewskiej specjalne wyróżnienie za jej osiągnięcia i dalej, żeby trzymała tę drogę i osiągała jeszcze większe sukcesy. Bac Lecha, byłem Szecha Derek Szelach. Niepotrzebnie, to dla nas młode osoby śpiewają, samo śpiewanie tej piosenki jest dla nas największą nagrodą. Dziękuję bardzo. Pozwoliłem sobie również przywieźć skrzypek na dachu, statuetka przedstawiającego skrzypkę na dachu. Każdy zna i film, i przedstawienia teatralne, i operowe. Jest to symbol na pewno i muzyczny, i żydowski. Nie da się ukryć, że ten symbol, ta statuetka będąca w domu u dziewczyn na pewno będzie się kojarzyła z koncertem żydowskim. Więc dwa wyróżnienia dla naszych pięknych kobiet. Skrzypek na dachu. Przyjechał prosto z Jerusalem. Ma certyfikat, że jest to prawdziwy kanara lagach po hebrajsku. Skrzypek na dachu to nie jest jakaś podróbka. Na pewno da dużo szczęścia. Gołąb pokoju. Na pewno jest to symbol nie tylko w Izraelu, w wieży mojżeszowej, ale również katolickiej, wypuszczany gołąb przez papieża, ma symbolizować pokój. Myślę, że ten konkurs dziewczyny, które śpiewają piosenkę żydowską w Polsce, w Poznaniu, mają też jakąś odwagę śpiewać tą piosenkę pomimo różnych sytuacji na zewnątrz. I myślę, że w ten sposób również
pokazują, że można żyć w pokoju z innymi wyznaniami. I dlatego pozwoliłem przywieźć Jonaszara właśnie gołą w pokoju dla tych naszych kobiet, żeby dalej szerzyły i mówiły o pokoju, że można żyć razem na jednej ziemi, w jednej Jeruzalem czy w jednym Poznaniu.